Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja właśnie wróciłam z Biedronki i wróciłam z Biedronki z tym oto gadkiem. Kupiłam taką piękną roślinę, dużą, ogromną. Zaraz Wam ją pokażę dokładnie, będziemy ją razem rozpakowywać. Ale słuchajcie, historia jest taka, że pojechałam po tę roślinę drugi raz. Wróciłam się po nią, bo byłam 2 dni temu w Biedronce, dotykałam ją, widziałam ją i nie kupiłam jej. Jakoś tak, wiecie, rozum mi podpowiadał, miałaś nie kupować dużych roślin, no i ją zostawiłam, a później tak żałowałam i tak chodziła mi po głowie, że musiałam wrócić i zobaczyć, czy jeszcze będzie i czy czeka na mnie. No i tak było, udało się, a byłam pełna wątpliwości, czy będzie, ale udało się. I co to jest? To jest filodendron, filodendron Royo Congo. Wiecie, że ja kocham filodendrony. To jest doniczka 19, jest bardzo duży, naprawdę. Zobaczcie, ja na samym początku w ogóle jak tutaj patrzyłam, to myślałam, że on kosztuje 69,99. Za pierwszym razem jak byłam w sklepie i wiecie, tak sobie myślałam, zostaw go, on jest wielki. 7 dych w kieszeni, zostaw go. No i go zostawiłam, a później żałowałam bardzo. A na dodatek jeszcze przeczytałam na grupach, że te rośliny nie kosztują 69,99, tylko 59,99, więc już w ogóle zaczęłam żałować. No i wróciłam po niego. Jest tutaj etykieta, że to jest filodendron Royo Congo i wydaje mi się, że nie jest to pomylone i rzeczywiście taką roślinę tutaj mam. No i co, słuchajcie, będziemy rozpakowywać, bo nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak on rozłoży te swoje liście. Wydaje mi się, że jest bardzo ładny, bo jest bardzo gęstą sadzonką. Liście ma ogromne, tylko brudne z tego, co widzę, także będę musiała go przemyć wodą z olejkiem nim, natomiast wydaje mi się, że będzie prezentował się świetnie, także już ją odpakowujemy. No dobra, biorę się za odpakowywanie, wziąłam sobie nożyczki w razie, gdyby ta folia nie chciała mi się tutaj ładnie rozerwać, tylko żeby nie przeciąć listka. Ta-da! Jest przepiękny. Słuchajcie, wezmę sobie tutaj tę folię. Jest przepiękny. Zobaczcie, jaki on jest gęsty. Już widzę, że idą nowe liście. Tutaj jeden, tutaj drugi. No jest cudowny. Po prostu jest cudowny. Naprawdę. Zobaczcie sami, jak on wygląda. Za chwilę go jeszcze przetrę, bo te liście ma naprawdę takie brudne. Ale no jest cudowny. Bardzo się cieszę, że po niego wróciłam, a jeszcze bardziej się cieszę, że on na mnie czekał. Jeżeli chodzi o podłoże, to jest, no takie wiecie, standardowa jakaś ziemia uniwersalna, więc do wymiany, natomiast nie jest przelany. Tutaj ma chyba ze 3 takie duże sadzonki, z tego co widzę, i jeszcze kilka małych, także to jest naprawdę ogromna roślina. Wydaje mi się, że warta każdej złotówki, którą na nią wydałam. No jest przepiękny. Tak jak mówię, liście ma brudne, ale ogromne. Zobaczcie. Ten liść jest jak od półtorej mojej dłoni, to tak najmniej. Ten najnowszy. Tutaj, tak jak mówię, idzie kolejny. Tu za chwilę się będzie rozwijał jeszcze jeden. Także słuchajcie, nie myliłam się, że on będzie przepiękny. U mnie był jeszcze, przynajmniej jak byłam ostatnio, bo dzisiaj już nie. Ale jak byłam ostatnio, to był jeszcze taki zupełnie zielony filodendron, green, imperial green, nie wiem dokładnie, czy tak się nazywał. Natomiast była jeszcze jedna alokazja, też taka bardzo duża, no i z tych wielkich roślin tyle, ale przepiękny. No będę się powtarzać, ale naprawdę jestem zachwycona. Słuchajcie, przetrę mu teraz te liście, żeby wyglądał jeszcze piękniej i za chwilę do Was wrócę i pokażę Wam już, jak będzie wyglądał po przetarciu liści. No dobra, liście przetarte. Zobaczcie, jak pięknie teraz wygląda. Słuchajcie, znalazłam na nim jakieś trupy. Znalazłam na nim jakieś insekty, które gdzieś tam po oprysku
zostały zabite, także jeszcze oprysk będę na pewno ponawiała. No i muszę go przesadzić. Tutaj na tym mieściu też widzę coś tam jest, nie wiem co to. Tak jakby jakaś mutacja, nie wiem, coś takiego. Tak to wygląda, jakieś takie przebarwienia. Natomiast ogólnie jest przepiękny i jest ogromny. Dajcie znać, czy też kupiliście coś z tych roślin, właśnie z tych takich dużych, które teraz pojawiły się w tym tygodniu w Biedronce. I czy jesteście zadowoleni? Ja będę zadowolona, jak będzie u mnie ładnie rósł i jak nie będą tutaj wyłazić żadne szkodniki. Ale wiecie, no z tej folii go w sklepie nie rozpakowywałam, więc sprawdziłam tylko tyle, na ile mogłam. Wydawało mi się, że jest ok. Tutaj na spodzie właśnie na tych niższych liściach znalazłam takie białe trupy. Tak jak mówię, ale wydaje mi się, że one, że nic tu już nie żyje, chociaż wiecie, podłoże trzeba wymienić i opryskać, nawet gdyby to miało być tylko profilaktycznie. Także taka piękna roślina dzisiaj mi się trafiła. Bardzo się cieszę. Tak jak mówię, wracałam po niego z nadzieją, że tam będzie. No i był. Także bardzo się cieszę. Dziękuję Wam serdecznie dzisiaj za oglądanie. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!